Dość niepokojąca informacja w zasadzie w ostatnich dniach o przygotowanej procedurze sprzedaży jednej ze spółek. Nie wiem oczywiście, czy ta informacja polega na absolutnych faktach, ale w każdym razie pracownicy tej spółki czy tych spółek sygnalizują taki problem. Co to za spółki? Mówimy o Opecu. Mówimy o Opecu, mówią, że jest przygotowywana jakby procedura sprzedaży tej spółki. No, być może niebawem się dowiemy, wszystkie szczegóły gdzieś pojawią się, bo sytuacja jest bardzo pilna i potrzeba gotówki, że tak powiem, ze strony miasta dla ratowania szpitala, aby przetrwał jeszcze w tej formie, w jakiej jest, no jest niezbędna. Otóż, proszę Państwa, sytuacja jest dramatyczna i w mojej ocenie na dzisiaj ona jest nie do zatrzymania. I będą próby najdziwniejszych ruchów w najbliższym czasie. I wiemy już, że tu o jednej mówił pan Kosiński, o tym, że spółki komunalne rozważa się możliwość ich sprzedaży, której z nich, prawda, i tak dalej. Ale wiem też, że istnieją pomysły, czy rodzą się pomysły, aby w sytuacji szpitala, jako poręczycieli dla kolejnych kredytów i kolejnych długów, zaangażować właśnie komunalne spółki. I chciałbym tutaj powiedzieć, w imieniu swoim, ale jak zakładam wszystkich radnych opozycji, chciałbym powiedzieć do pana prezydenta i do radnych większości z Platformy Obywatelskiej. Niech was ręka boska przed takim działaniem broni. Bo uważam, że to będzie katastrofa, nad którą już nikt naprawdę nie zapanuje. Żaden OPEC, żadne wodociągi, żaden MPGN, żadna miejska spółka nie może być użyta do tuszowania waszych popełnionych błędów związanych z prowadzeniem i zarządzaniem szpitalem.